wszystkim! Z tej strony Kate i ledwo co skończyłam montować jednego vloga, to już zaczynam nagrywać kolejnego, bo jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zachęcam Was do obejrzenia vloga z wyjazdu na event Disney Plus District, bo było naprawdę niesamowicie. Dzieje się tam kilka takich rzeczy, że naprawdę warto obejrzeć tego vloga. Zapraszam serdecznie. No, a teraz zaczynam nagrywać vloga w związku z wyjazdem na Perkon! Tak, i trochę szykuje mi się powtórka z rozrywki, bo dopiero co zdążyłam odpocząć i się wyspać, a teraz mamy czwartek późnym wieczorem. Ja dopiero zacznę się teraz pakować do tej przepięknej walizki i jeszcze muszę zmontować Simsy, ponieważ wyjeżdżam jutro rano w piątek, wracam w niedzielę, no późno wieczorem, więc no żebyście mieli Simsy na ten weekend, to muszę je zmontować jeszcze teraz przed wyjazdem. Mam nadzieję, że skończę szybciej niż o 6 rano, żeby wyspać się chociaż troszeczkę bardziej niż przed wyjazdem tym poprzednim. Zobaczymy. No a teraz chyba już nie będę przedłużać, po prostu stwierdziłam, że zacznę tego vloga dzień wcześniej, bo jutro rano może być z tym problem, bo pociąg mamy już o 8 rano, więc no zapewne nie dam rady nic nagrać przed wyjściem, bo ja nie lubię wstawać wcześnie rano. Więc no. Siemanko! Nie wiem, na ile części będzie podzielony ten vlog z Perkonu, czy uda mi się go podzielić tak jak te 3 lata temu. Boże, 3 lata czekaliśmy na Perkon i wreszcie mamy. Bo 3 lata temu były 3 części, jeden vlog z każdego dnia. Jak mi się uda tym razem? Kwestia tego, ile się będzie na Perkonie działo, ile będzie kontentu. Więc chciałabym zrobić przynajmniej 2 części, 3 części byłyby super. Może później zrobię jeszcze jakieś... No chodź Puszka, nie ocieraj mi się ostatnio, chodź, chodź. Kotek! Jej! No, więc kwestia tego, ile na Perkonie będzie się działo, ale w zależności od tego, ile uda mi się tam kupić, a no, zobaczymy, to może zrobię też jakiś haul po Perkonie. No, wszystko wyjdzie w praniu, jak to się potoczy. Niczego nie zakładam, więc no. Idę się pakować, montuję dla Was Simsy. No i jutro jedziemy na Perkon! Chociaż najgorsze jest to, że kurczę 3 lata czekałam na ten Perkon. Strasznie, po prostu już od grudnia 2019 roku myślałam sobie, jak strasznie chce mi się jechać na Perkon. Troszkę się przedłużyło to oczekiwanie na wyjazd, a w związku z tym, że teraz dopiero co wróciłam z naprawdę genialnego wyjazdu do Warszawy, to mam wrażenie, że cieszę się na ten Perkon trochę mniej. Straszna szkoda, że prosto przed Perkonem wyszedł mi taki inny super wyjazd, który tak wpłynął na to, że w zasadzie ten Perkon tak już, okej, fajnie, że jadę na Perkon, ale taki najwspanialszy wyjazd na świecie to ja już mam za sobą, nie? Ups. Tak więc, no już nie przedłużam, pakuję się i dobranoc. Siemanko, mało spałam, bo późno poszłam spać, nie wiem o której. Jeszcze obudziłam się dzisiaj sama z siebie przed budzikiem, więc no super. Ale w ogóle, a propos tego, że my jedziemy pociągiem, bo już jakiś czas temu, nie pamiętam na którym Perkonie to było, my stwierdziliśmy, że będziemy jeździć na Perkony już tylko i wyłącznie samochodem, ponieważ o ile dojazd na Perkon jest w miarę spoko pociągiem, tak powrót jest okropny, bo te pociągi powrotne z Perkonu zawsze są po prostu wypchane po sam kurek i to jest bardzo niekomfortowe. No ale zostałam przegłosowana, bo wszyscy stwierdzili, że paliwo drogie, bilety na pociąg tanie, w momencie kupi się je z dużym wyprzedzeniem, no więc jedziemy pociągiem, ale no nie ma źle, no bo faktycznie kupowaliśmy bilety od razu po tym, jak ruszyła sprzedaż na dany dzień, więc mamy fajne miejsca w pociągu. Mam nadzieję, że nie będzie źle. No i ja wolę jeździć samochodem w związku z tym, że to jest dla mnie dużo większy komfort, bo ja jednak zawsze jadę z dużą ilością rzeczy i w momencie, kiedy jestem tak obładowana, to po prostu, wiecie, lepiej to włożyć do bagażnika i mieć to z głowy, że to jest bezpieczne, niż tarbanić się z tym pociągiem, szczególnie jak się wraca z dużą ilością jakichś fajnych rzeczy, z jakimiś popami, to jednak fajnie jest to dać sobie bezpiecznie w jakimś miejscu w samochodzie, że nikt Wam tego nie zepsuje, nie zgniecie, nic Wam na to nie rzuci. No w pociągu różnie to bywa. Więc nie podoba mi się do końca to, że jedziemy pociągiem, no ale przegłosowali mnie, no i faktycznie wychodzi dużo taniej, dużo taniej niż jakbyśmy jechali autem, więc no ja kumam. Ale i tak, no jakoś tak, jak myślę teraz, że mam się na ten dworzec jechać pociągiem, och, nie chce mi się, no.
Ale wstałam na tyle wcześnie, że jeszcze mam czas, żeby robić rzeczy. Ja w ogóle... Raczej mi się to nie zdarza, więc... Niesamowite to jest. Ale dobra, no nic, ogarniam się. No i idę na ten pociąg. Okej, dotarliśmy do apartamentu, już nawet zdążyłam się pomalować i powiem wam, że super jest to miejsce, nie dość, że to jest w centrum miasta, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, no ale jesteśmy dosłownie zaraz przy starym rynku i mamy wokół dużo fajnych miejsc z jedzonkiem i tak dalej, więc jest świetnie. I zaraz przyjechaliśmy tutaj głównie, żeby się tylko pozbyć bagaży, ogarnąć i już jedziemy na Pyrkon, żeby odebrać wyjściówki, ale chciałabym wam jeszcze pokazać mniej więcej, jak ten apartament wygląda, bo powiem wam, że trochę mnie pozytywnie zaskoczył. Co prawda widziałam wcześniej zdjęcia, ale te zdjęcia zawsze są takie poglądowe i nie wiadomo, który apartament dokładnie dostaniecie, więc no naprawdę jest co oglądać, więc zaraz zrobię wam tylko taki szybki tour, jak się wszyscy ogarną i mi pozwolą. Okej, to takie mamy piękne wejście i tu jeszcze jest porządek. Bo w całej reszcie miejsc raczej już się wszyscy rozpakowali. Tutaj mamy jedną sypialnię, moją akurat, i tutaj się Erin szukuje do cosplayu. A ty jutro robisz, czy w końcu dzisiaj? Okej, no. Więc tak, tutaj mam biureczko do pracy. Tutaj mamy kuchnię z resztą ludzi. Kuchnia jest super. Siemanko. Jest pełnym wyposażeniem. W ogóle jest dużo fajniejszy ten apartament niż ten poprzednim razem. Tutaj jest kolejna sypialnia, ale no w zasadzie taka sama jak tamta, z tą różnicą, że tu nie ma biureczka. Też mam szafę? Szafa jest tutaj przy drzwiach. No dobra, ale on miał u siebie żelazko i suszarkę do włosów, której tu miało nie być. Tak? Serio? O to nie widziałam. No i na sam koniec jeszcze salonik ze stolikiem i no dużą ilością rozpakowanych rzeczy, ale szokujemy się na konwent, to jest normalne. Jest kanapa, jest biureczko i nawet mamy telewizor. I taki balkonik, który ciężko nazwać balkonem, bo jest, nie wiem ile tu będzie, nawet nie pół metra, nie? Ale piękny, nie wolno otwierać tego okna, ale że nie wolno wychodzić na balkon, nikt nie napisał. To, no. Zaczęłam wchodzić na balkon, to stanęłam tam i wszystko zaczęło tak... No, te kofelki się tak ruszają, nie? To jest trochę straszne, ale mamy ładny widoczek na jakiś kościół, I guess. No, więc to tyle, ale naprawdę mamy prześliczny, pełen apartament, ludzi i rzeczy. Spójrzcie na ten przepiękny brak kolejek. Kręci się to parę ludzi. Tak naprawdę tam jest jedna największa kolejka, a poza tym to praktycznie nikogo już tutaj nie ma o takiej porze. Tylko że to jest miejsce, gdzie bilety można kupić i odebrać bilety medialne i tak dalej. A zaraz pokażę wam kolejkę, która jest po odbiór biletów kupionych przez internet, bo to jest rekordowa kolejka, jaką w życiu widziałam. No, tutaj mamy koniec kolejki, która się ciągnie tam do końca budynku, do ulicy, zakręca i ciągnie się wzdłuż całego budynku. Więc tak, koniec kolejki jest za zakrętem. I teraz musimy iść, znaleźć moich znajomych, którzy tutaj w tej kolejce stoją, niestety. Bardzo im współczuję. Gdzieś tam, daleko za zakrętem jest początek kolejki. A z kolei gdzieś tam za zakrętem daleko, daleko jest koniec kolejki, ale tak jak można zauważyć, no nie ma tutaj strasznej tragedii, ona jest na pierwszy rzut oka taka przerażająca, głośno tu, bo jak można zauważyć, no ta kolejka nie stoi, tylko sobie takim drobnym, powolutkim spacerkiem idzie cały czas, więc tak naprawdę no nie stoi się w niej długo. Więc to nie ma źle, ale i tak no, jest później o czym opowiadać. Okej, dotarliśmy, mamy początek kolejki, czas oczekiwania wyliczamy na około 20 minut. W sumie to i tak jest trochę dużo, no ale to chyba i tak jest całkiem mało jak na długość tej kolejki, nie? Nie wiem, ale zapewne jest to, że ja stoję w tej kolejce tylko i wyłącznie dla towarzystwa, bo już mam swoją wyjściówkę. Yeah.
wróciliśmy na teren konwentu, bo byłyśmy na tyle sprytne, że przyszliśmy odebrać wejściówki i poszłyśmy zjeść do galerii. Bo byłyśmy strasznie głodne, więc teraz wreszcie jesteśmy tutaj i dopiero o godzinie, no, powolutku 18 zaczynamy zwiedzać. Ale mamy jeszcze 2 dni przed nami, więc na spokojnie. Ale powiem wam, jest tak ciepło, że mnie to trochę przeraża, bo dzisiaj już jest naprawdę gorąco, a jutro i pojutrze ma być tylko gorzej, więc... Oj! Przeszłyśmy się kawałek po wystawcach i już mamy dość. A mam nadzieję, że nawet połowy nie obeszłyśmy. Chyba nie. Ale tam jest tyle ludzi i tak się cisną wszyscy, że nawet za bardzo nie ma jak nagrać. Znaczy coś tam ponagrywałam troszeczkę. Przepiękne plecaczki, które strasznie chcę kupić, ale są drogie, więc dam sobie czas, żeby o nich pomyśleć. Ale myślę, że wyjdę stąd z takim jednym plecaczkiem. Nie wiem. Może niekoniecznie, ale chciałabym. No a teraz odpoczywamy. Jaki jest później plan? Wracamy tam? Nie wiem, możemy się przejść na wioski. Możemy na się przejść na wioski. No. Się dawkujmy sobie, dawkujmy, bo... Znaczy ja na pewno chcę iść kupić coś do picia, bo mi się strasznie chce pić. To możemy zahaczyć o gastro. Ale tak, ale no możemy iść na wioski. W tym roku wioski są tam, gdzie kiedyś były slipy. Śmieszny krąg życia. Wróciliśmy do apartamentu i powiem wam, że umieram. Nogi mnie tak bolą. W ogóle nie wiem, co mi strzeliło do głowy, żeby brać obcasy. Już na następne dni wzięłam sobie trampeczki, więc chociaż tyle, że wzięłam sobie buty na zmianę. I byliśmy na zakupkach. Wydałam 40 zł w Żabce na kolację i śniadanie. Bo to chyba i tak nie najgorzej. I no, będziemy już odpoczywać. Chociaż ja mam plan zmontować ten vlog z dnia dzisiejszego.
już na jutro, żebyście go dostali jeszcze w trakcie, kiedy Pyrkon trwa. Nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy, ale taki jest mój plan. No, jedyny minus tego apartamentu, jaki właśnie odkryłam, to to, że my tutaj dosłownie piętro niżej mamy imprezownię. I nie wiem, czy to słyszycie, ale muzyka dudni strasznie. Mam nadzieję, że tak nie będzie całą noc. Boże. No nic, ale ja chyba kończę tego vloga. Bo to był vlog z pierwszego dnia Pyrkonu. No i nagrałam w sumie dzisiaj tyle, bo dzisiaj w sumie cały dzień zleciał pod hasłem cosplay, bo był cosplay z projektem własnym, którego trochę nagrałam, chociaż byłam dość daleko od sceny, więc mało widać. Tak? No, nagrywam. Siemanko, Erin przyszła. Później nagrywałam jeszcze Evil cosplay, byłam trochę bliżej, więc no ogólnie dzisiaj dużo cosplay z Disneya też złapałam. No siema Erin, umieramy. No, ale mam taki plan, że jutrzejszy dzień będzie intensywniejszy i więcej się będzie działo i może będzie dłuższy ten vlog. A na razie kończę. Tu będzie mega ciepło i wszyscy. No tak jak już wcześniej. Tak jak już wcześniej mówiłam, dzisiaj już było dość ciepło, a ma być tylko cieplej. Ale w ogóle chciałam jeszcze pozdrowić, zanim skończę, moją kochaną patronkę, która no, dzisiaj na mnie wpadła i w ogóle podasz mi tego dzwoneczka? Dostałam gifta. Jeszcze z przeprosinami, że nie był zapakowany, no proszę was. Dostaję prezent, jeszcze mnie ktoś za to przeprasza. Dziękuję serdecznie, to bardzo miłe. Fajnie, jak tak podchodzicie do mnie i w ogóle chcecie sobie zrobić zdjęcie i tak dalej. Piszecie na Discordzie. A nie piszecie na Discordzie, fajna że... Fajna bluzka z kotami. No, fajna bluzka z kotami. Pozdrawiam cię, Adam. No więc aparat mi krzyczy, że zaraz umrze. My też zaraz umrzemy, więc no. Kończę. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. No i zobaczymy się w kolejnym dniu Pyrkonu. Tak więc no. Dziękuję i pa, pa. Pa, pa.